Tragi są najczęstszym powodem, przez który dziewczyna będzie miała długi. Witam. Ogólnie wyobraźmy sobie sytuację, w której poznajesz dziewczynę i ona po prostu ma jakieś tam długi. Po prostu może ci o tym powiedziała, może sam sprawdziłeś. No ale już nieważne jaka kwota, czy to jest 500 zł, czy to jest 1000, czy to jest 10 tysięcy. Jeśli przykładowo dziewczyna, zobacz, no nie ma jakiegoś mieszkania, nie ma przykładowo jakiegoś samochodu, nie ma jakiegoś tam, powiedzmy to sobie szczerze, kredytu. Po prostu widać po niej, że ten dług nie wynika z inwestycji w coś tam, czyli jakieś aktywa, jakąś firmę, jakieś no pasywa i tak dalej, i tak dalej. Rozumiem, czyli ona po prostu, jakby to powiedzieć, wygląda normalnie, rozumiesz? Wygląda normalnie, a ma długi. Przychodzisz do niej, może mieszka z matką, może wynajmuje coś z koleżanką i po prostu jest taka szara, normalna, pracuje gdzieś tam w normalnej pracy, jest kelnerką czy coś. Wiesz o co chodzi? I nagle tutaj są jakieś długi. Często jest tak, jak mówiłem, jednym z elementów manipulacji dziewczyn jest to, że ona ci na przykład, ona mówi o tym długu. Mówi ci o tym długu, że coś tam i dzięki temu, jakby to powiedzieć, w pewnym sensie programuje ciebie na to, byś jej ten dług spłacił. Wystarczy często wrzucać w eter jakieś informacje, by jakaś osoba je wykonała, rozumiesz? Czyli na przykład mówi, jejku, ciągle mi się ten telefon psuje, no masakra, no w ogóle on mi się cały czas zawiesza, wiesz, no w ogóle, wiesz, jak będę do ciebie dzwonił, mi się będzie zawieszał, to wina telefonu, ja muszę sobie nowy kupić, ale coś tam, no i tak mówisz, tak marudzisz dziewczynie przez tydzień, dwa, miesiąc i ona w końcu ci kupuje ten telefon, rozumiesz? To jest jedna z takich technik manipulacyjnych, gdzie was masa osób programuje, telewizja, reklamy, w kółko leci ta sama reklama i później idziesz do tego marketu i chcesz czy nie chcesz, nieświadomie bierzesz ten produkt, no nie? To jest właśnie ten program. Dlatego nie oglądaj reklam, nie oglądaj telewizji, nie słuchaj radia, bo tam po prostu takie programy lecą, że po prostu większość rzeczy najprawdopodobniej robisz nieświadomie, a oni na tym zarabiają. I teraz zobacz, no jeśli jeszcze dziewczyna przykładowo ma dług, bo przykładowo, no już tak powiedzmy to sobie, że ucięli jej gdzieś tam nogę i jej przyspawali drugą nogę, no wiem, śmieszne, ale no mówię, no może miała tam jakąś zdrowotną, wiesz co chodzi, że na dentystę musiała wydać, bo jej zęby po prostu się kruszyły, bo wciągała i tak dalej, więc wymieniła sobie całą tego. Czy po prostu jakieś tam inne, wiem, że to jest śmieszne, bo to nie jest, mówię, normalna osoba, jakby to powiedzieć, no pilnuje tych po prostu finansów i na głupoty nie wydaje, że tak to pewnie się nie zadłuży. Zazwyczaj, no mówię, prawda jest taka, że większość, wiadomo, trafi się wyjątek od reguły, większość dziewczyn tak naprawdę, które są na przykład młode, które przykładowo no, są w takim wieku, no 20-25 lat i mają długi, to najczęściej wciągają dragi, rozumiesz, od dragów. Zobacz, no te długi są najczęściej spowodowane tym, że ona jest na głodzie, rozumiesz, ona jest na głodzie, ona jest, była na głodzie i musiała po prostu, najpierw zadłużyła się pewnie u dealera, najprawdopodobniej sama dealowała, ale później ją wywalili z tego, bo ona zamiast sprzedawać, to po prostu sama to brała, później okej, okay, no seksem spłacała, ale później gościu stwierdził, że mu się to nie kalkuluje, bo ma loda raz dziennie i seks, a koszty są, przewyższają przykładowo 1000 zł, traci towar i tak dalej, więc on po prostu ją wywalił i ona po prostu musiała mu zapłacić, rozumiesz, zapłacić, więc najszybciej brała sobie jakąś chwilówę, najszybciej gdzieś tam poszła, gdzieś tam coś tego i po prostu i te długi, jakby to powiedzieć, na szybko zostały wzięte, rozumiesz? Naprawdę. Może widzisz, bo z alkoholem zawsze jest też tak, że idąc na imprezę, jak jest ładna dziewczyna, no to zawsze ktoś tam tego drinka postawi. Wiecie o co chodzi? Na sępa, ale po prostu pogada, pogada i on po prostu no, tej dziewczynie
postawi. Często jest tak, że dziewczyna ciągle wchodzi do tego samego pubu, no i po prostu tam jej kumple, szef czy ktoś, dobra, szef pije, czy gdzieś tam jest ktoś, ten znajomy pije, no to jej kieliszka da, wiecie o co chodzi. I ona za friko, więc jakby to jest, alkohol jeszcze tak jakby to powiedzieć, no nie potęguje tak długów jak dragi, rozumiesz? No tutaj to widzisz, człowiek nie myśli, rozumiesz? Człowiek nie myśli i najczęściej głód, wiesz o co chodzi, głód jest silniejszy. Głód jest silniejszy. Często widzisz, dlatego ona też nic nie ma, bo wszystko posprzedawała, wiesz? Dlatego widzicie, często jest tak, że jak dziewczyna ma długi, to ja po prostu znikam, rozumiesz? Znikam, bo dług mi już bardzo dużo o tej dziewczynie mówi. Zobacz, masz dług, a nie masz mieszkania w budowie, nie masz domu w budowie, nie masz nawet auta i tak dalej, po prostu nie masz prawka, nie masz nic. Skąd te długi? Skąd te długi? Mieszkasz u matki, skąd te długi? Rozumiecie? Proste, no jesteś uzależniona od dragów i ona ci może tego nie powiedzieć, bo to zataja, no nie? Ale może gdzieś tam z przodu jakiś wykruszony ząb jest, może po prostu widzisz po niej, może nawet przy tobie sobie gdzieś tam blanta, wiesz o co chodzi, kręci i tak dalej, może sama pyta się, jarasz coś, no nie, i tak dalej. No powiem ci, miałem sytuację, gdzie podchodzę gdzieś tam do dziewczyny na ulicy, gadam z nią chwilę, wziąłem ją do auta, bo akurat mówię, jadę w tamtą stronę, to mogę ją podejść, ona się mnie pyta, czy ja coś tego. Wiecie o co, od razu, no nie, czy ja coś tego. No ja mówię, nie, ja nie z tych, no nie. Rozumiecie, czyli wiecie, ona już sobie szukała. Ona już sobie szukała, czy może też będzie wtedy ze mną, no nie? A ja jestem porządny chłopak. Nie pijący, nie palący i nie staczający się. I wiecie o co chodzi. No i po prostu ta relacja już była od początku skazana na porażkę. Wiecie o co chodzi. Okej, byłem młodszy, to potrafiłem gdzieś tam pomimo tego i tak się spotykać z dziewczyną, no bo mówię, ładna, super, no to seksik fajny będzie, wiecie o co chodzi, ale już teraz jestem już tak jakby to powiedzieć dojrzały, że już takie dziewczyny dla mnie są skreślone na starcie, tylko wartościowe, fajne dziewczyny, a nie jakieś po prostu, wiesz o co chodzi, i widzisz, i stąd się biorą właśnie te długi, naprawdę. Bo okej, dobra, u gości jest troszkę inaczej, bo gościu może wziąć jakieś kredyty na przykład na rozwój firmy, na budowę domu, wiesz o co chodzi. U facetów troszkę to inaczej wygląda. U faceci jednak, jakby to powiedzieć, jak biorą gdzieś tam kredyt czy długi, to zazwyczaj są to takie kredyty inwestycyjne. No nie pykło i okej, dobra, no nie. I to też po nim widać, że po prostu on jest taki, no, zaradny, biega tu tego i tak dalej. No ale zobacz, podnajesz dziewczynę 22 lata, ona już ma długi? To na czym ona te długi? Tylko ona ledwo albo nie skończyła szkoły, wiesz o co chodzi? I ona się buja. Dlatego te długi. Czasem jest tak, że widzisz, ktoś jej lufę przystawił do skroni, powiedział, że masz tydzień na spłacenie, bo wzięła przykładowo. Często jest tak, że dziewczyny, które same palą, wciągają, po pewnym czasie zamieniają się w dealerki i ona sobie tam odstawia działkę i sprzedaje, rozumiesz? No bo mówię, dług, znaczy dług, głód. Głód jest silniejszy, rozumiecie? Głód jest silniejszy. Ta osoba nie myśli już. Ona tylko myśli o tym, żeby po prostu rano wstać i se po prostu wciągnąć kreskę, czy coś tam innego, czy se tableteczkę wziąć i tak dalej, rozumiesz? Ona już nie myśli. Ona już nie myśli. Ona dlatego też może mieć bardzo dużo kumpli, bo raz, że będą od niej kupowali, dwa, po prostu będzie im dawała. Dawała dupska, żeby po prostu jej, wiesz, działkę odstawili i tak dalej, postawili, no nie? Więc ona po prostu się z każdym sypie, bo może dzięki temu się zjarać za friko i tak dalej, no nie? Więc po prostu już masz, rozumiesz? Zobacz, jak można łatwo czytać kobiety. Okej, są też faceci, którzy mają też długi przez to, że biorą tego, no ale to jest kanał o relacjach i tak dalej, więc skupiamy się gdzieś tam głównie na kobietach, rozumiesz? Naprawdę.
I uwierz mi, na ulicy poznasz wszystko. Dziewczyna może fantastycznie wyglądasz, podejdziesz do niej, ona będzie uzależniona od dragów. Na pierwszy rzut oka będzie normalnie. Może być tak, że podejdziesz do dziewczyny, która po prostu, no, będzie w robocie. Rozumiesz? Będzie w robocie, będzie po prostu czekała na klienta, bo zaraz będzie miała deal, wiesz, o co chodzi, podejdzie, sprzedaje i tak dalej, czy ona mu i tak dalej. Dużo dziewczyn teraz dealuje, naprawdę, zdziwiłbyś się ile. Może podzagadujesz do dziewczyn, fajnie się z nią gada i tak dalej, i tak dalej. I dla niej też możesz być takim potencjalnym celem. Okej, masz pieniądze tego, więc spoko. Często jest też tak, że taka dziewczyna widzi, że jesteś, jakby to powiedzieć, kasiasty, to ona cię też próbuje wciągnąć, czy to w alkoholizm, czy to w dragi, wiesz o co chodzi. Kolejna rzecz jest taka, jeśli dziewczyna na przykład była stripteaserką, to tam to się koks leje, rozumiesz, leje po stołach i tak dalej, eurosami zwiniętymi i tak dalej, po prostu. Więc jak dziewczyna ci mówi, że gdzieś tam była stripteaserką, to najprawdopodobniej też będzie gdzieś tam uzależniona od dragów, rozumiesz? Bo tam tyle hajsu się przewija, wiesz, przychodzą jakieś VIP room, no nie? No mówię, raz się spotykałem ze stripteaserką, no nie, więc po prostu dużo się dowiedziałem, nawet mnie wzięła do klubu stripteasowego, nie w Polsce, no nie, ale tu już gdzieś tam kiedyś o tym mówię, no nie, no tam mówię, tam przychodzą czasem tacy kasiaści goście, że po prostu ona, jak ona jest ładna, tego pogada z gościem i tylko jakiś drink i kartą, i tylko kartą, i kartą. I one, czasem jest tak, że one oszukują, no nie, oszukują, że gościu gdzieś tam już tak jest porobiony, napruty, że zamiast przykładowo 100 zł, to ona na karcie wpisuje 1000 zł, no nie, i on tam zatwierdza, pin zielony, dawaj, wiesz o co chodzi, więc one kombinują, naprawdę. Dużo gdzieś tam stripteaserek w więzieniu siedzi, stary. Zdziwiłbyś się, bo po prostu kradają tych ludzi, rozumiesz? Po prostu takie są tam, więc jak ci, ty trafiasz na taką laskę, to byś się zdziwił, no nie? Czasem taka stripteaserka jest o wiele gorsza od prostytutki, no nie? No bo prostytutka, wiesz o co chodzi, przychodzi, gościu robi usługę i okej, spoko, choć też kradną, no nie, klientów i tak dalej. Ale zobacz, taka stripteaserka, tam przychodzi gościu, siada, pije. Ona może mu nawet coś dosypać. Gościu, o, wiesz, odlatuje. W tych klubach stripteasowych nawet macie bankomaty i tak dalej. Gościu wypłaca, no nie, ona sobie gdzieś tam do skarpety i tak dalej. Bierze 100 czy 100 euro, no nie, i tak dalej. I nie przynosi mu już reszty, albo gdzieś tam, wiesz, resztę zamiast przykładowo 50 zł, to ona mu przynosi 10 zł. Wiesz, zchodzi. Kombinują, no nie. Naprawdę, zdziwiłbyś się. Dlatego mówię, długi nie biorą się znikąd, musisz to zrozumieć, długi nie biorą się bez powodu, więc jeśli dziewczyna ma długi, no to zabieraj się, rozumiesz, zabieraj się, krótko, okej, przespałeś się, spoko i po prostu leć, rozumiesz, leć, bo uwierz mi, że uzależniona dziewczyna tak naprawdę nigdy nie przestaje. Jak ona nie pójdzie na terapię, to ona cały czas. Ona ci może powiedzieć, nie, ja już tego nie robię i tak dalej, a gdzieś tam jej stany zachowania, wiesz co chodzi, może być tak, że o nie, ja już tego nie robię, a ty pójdziesz gdzieś tam i ona szybko pobiegnie, kreskę wciągnie, bo będzie wiedziała, że ty jesteś 8 godzin, tego sfazuje się i tak dalej i przyjdziesz i wiesz, nic nie będziesz nawet podejrzewał, że coś takiego było, no nie? Wiesz, to jest tak jak sobie blanta, spali sobie blanta, ciebie nie ma, wywietrzy, wywachluje, no nie przyjdziesz i nic nawet nie poczujesz. Ona cały czas będzie gdzieś tam tego, a później, kurde, ząb mi się wykruszył, no nie, co się dzieje, ciągle mi się zęby kruszą, kruszą mi się zęby, no przecież ja nic nie biorę, no widzisz, to zęby już się kruszą, a ona ci ściemnia, czyli masz widzieć, że coś się już z nią nie dzieje, pewnie ściemnia, no nie, tydzień temu pewnie wciągała i teraz się zęby zaczynają kruszyć, bo to jest po prostu reakcja. To nie jest tak, że ona 20 lat temu wciągała i po 20 latach dopiero zęb się zacznie kruszyć. Nie, to zazwyczaj jest tak, że jak ona przykładowo wciągała w poniedziałek, no to może już tam mieć jakieś, wiesz, za tydzień coś i to już może się, wiesz, schodzi. Naprawdę. Może jej szczena latać. Ciągle gumę żuje. Rozumiesz? Jakieś napady agresji, nie wiadomo skąd. I tak dalej. Po prostu. Bo widzisz, jest na głodzie, rozumiesz? A że ty siedzisz, nie może ci pokazać. Więc ona po prostu prowokuje. Dlaczego otworzyłeś to okno? Przecież jest zimno. Co ty robisz? Zamykaj to. Nienawidzę cię. Rozumiesz? I o co chodzi? Przecież ja tylko okno otworzyłem. Ale ona jest na głodzie. Rozumiesz? Ona jest na głodzie, ona po prostu odbija jej.
Dlatego, no mówię, jak są długi, a po prostu nie widać po lasce, że inwestuje, bo powiem ci, dla mnie i tak, każdy, kto ma jakikolwiek dług, to jest coś z tą osobą nie tak. Dług, rozumiesz? Bo różnica między kredytem, który spłacasz, to jest różnica niż po prostu jakiś dług i to jeszcze, czy to w jakiejś firmie, czy to jakiś, wiesz, o co chodzi. Są ludzie, którzy dają długi, a później przychodzą i po prostu, wiesz, zadyma, no nie? I możesz w tym uczestniczyć, bo przychodzi jakiś dwóch koksów i tak dalej i wiesz, i to jest zamieszany w to. Też takie mogą być sytuacje. Myślisz, o co chodzi, no nie? Co takie goście tutaj tu robią, no nie? Albo ona ma dług, no nie? I ci nie powiedziała. I później może, wiesz, ty ze strachu, dobra, macie te 2000, dobra, macie, idźcie, no nie? Dlatego, no mówię, jak laska ma dług, to po prostu długa do domu, rozumiesz, zostawiasz ją, olewaj, naprawdę. Nie baw się w jakieś pomaganie i tak dalej, bo nawet jeśli jej pomożesz, to ona znowu zaciągnie dług. Rozumiesz? Ona może się z tobą tylko pokłócić po to, żeby sobie iść i kreskę wciągnąć, rozumiesz? Żeby mieć pretekst. I się zadłuży, rozumiesz? I później będą przyjeżdżali. Bo widzisz, po pewnym czasie już nawet ci goście już nie chcą tylko seksu, bo co? No okej, zrobi mu loda i tak dalej, no ale on dalej jest na minusie. Więc nie. Tym razem masz po prostu zmotać i tak dalej. I ona się tak tuła po różnych miastach, może uciekać, wiesz o co chodzi. Dlatego no mówię, jak dziewczyna ma dług, to zazwyczaj no jest to podejrzane i tu ci powiedziałem mniej więcej, od czego to może być. I ja zazwyczaj jestem na 99% pewny. Po dziewczynie też widzę i tak dalej. Wszystko się łączy. Dlatego ja mówię nie, blok i nigdy więcej już gdzieś tam jej nie widuję. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.